Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots to bez wątpienia jeden z najważniejszych i największych tytułów Hideo Kojimy. Choć Phantom Pain był większy, to był tytułem w wielu miejscach niedokończonym i dalekim od ostatecznej wizji Hideo. To Guns of the Patriots miała być grą, która domknie wątki serii i opowie ostatnią historię Solid Snake'a. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to historia powstania gry Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Zapraszam. Dużo można napisać i powiedzieć o serii, również sam Metal Gear Solid 4 to tytuł ogromny pod kątem fabularnym, bo gameplayowo cóż, nie do końca. O samej wizji Kojimy, jak i zagłębianiu się w czwartą odsłonę, czemu jest tak, a nie inaczej, zajmę się kiedy indziej. Tym razem poświęcę czas technicznym aspektom produkcji, a jest tego sporo. Jeśli grałeś w premierowego Metal Gear Solid 4, to pamiętasz przydługą instalację pierwszego chapteru gry. Po jego przejściu chapter był kasowany i ładowany kolejny i tak w trakcie gry czekały nas, o ile dobrze pamiętam, 4 dość długie loadingi, kiedy konsola kopiowała dane z płyty Blu-ray na dysk konsoli, a my oglądaliśmy Snake'a ćmuchającego kolejne papierochy. W późniejszym czasie pojawi się możliwość instalacji całej gry na dysku. Pytanie, dlaczego? Aby to zrozumieć, musimy poznać sytuację, w jakiej Kojima znalazł się podczas tworzenia czwartej odsłony. Guns of the Patriots miał być domknięciem całej wieloletniej historii. Gracze oczekiwali, że będzie to potężna gra, ogromna gra, dlatego też MGS4 był pierwszym tytułem, który wykorzystywał dwustronną płytę Blu-ray o pojemności 50 GB. Tak, 25 GB pojemności standardowej płyty było za mało, aby ukazać pełną wizję Kojimy. Dwuwarstwowa płyta Blu-ray brzmiała o wiele bardziej poważnie niż to, jakby gra zajmowała powiedzmy 9 GB. Chyba sami to przyznacie. Jednakże, wiemy, że gra korzystała z cutscenek liczonych w czasie rzeczywistym. Czym wypełnisz dwuwarstwową płytę Blu-ray? Jasne, można było stworzyć pliki dummy, ale byłoby to oszustwem, a na szali był jednak honor Hideo Kojimy. Taki numer by po prostu nie przeszedł. Ale Kojima znalazł na to sposób. Bezsensowny? No ale jednak. 13 plików na płycie o wielkości 1 GB zawiera rozmowy przez kodek w nieskompresowanym formacie WAV. Aby jeszcze bardziej zwiększyć ich rozmiar, są one w formacie 7.1. Zastanówcie się teraz, ile dziś osób skorzystałoby z nieskompresowanych plików audio w formacie 7.1? Pewnie niewiele. A ile takich osób było w 2008 roku? Czy zamiast nieskompresowanych plików wrzucenie nawet nisko skompresowanych plików MP3 byłoby aż taką różnicą? Audiofile mogą się kłócić, ale czy do słuchania rozmów przez kodek potrzeba nam aż takiej jakości dźwięku? No właśnie. Drugim aspektem był aspekt psychologiczny. Gra sprawiała wrażenie, że jest zbyt duża, aby ją umieścić w całości na dysku konsoli. Dlatego podzielenie na 4 partie ładowania materiału sprawiało wrażenie, że wizja Kojimy jest tak niesamowicie potężna, a gra tak absolutnie ogromna. Ale były to zwykłe sztuczki, które poprawiono chociażby w Legacy Collection, gdzie można było już całość wrzucić na dysk konsoli. Zostawmy póki co Snake'a stojącego na cmentarzu. Uruchamiając New Game, mieliśmy okazję obejrzeć kilka absurdalnych filmów z aktorami. Były tam reklamy, wywiad z Davidem Haterem czy gotowanie w bunkrze. Choć wszystkie te filmy idealnie wpasowywały się w futurystyczny klimat MGS4, były dziwnym zabiegiem. Kojima zawsze gardził cutscenkami z aktorami, a tutaj dostaliśmy coś w podobie telewizora, gdzie można było zmieniać kanał i oglądać przez nas wybrany show. Wcześniejsze intro do gier produkował Kyle Cooper. Myślę tutaj o MGS2 i MGS3. Jednak przy MGS4 trzeba było podnieść poprzeczkę i zrobiono to w dość kosztowny sposób. 30 listopada 2004 roku, podczas podpisywania Metal Gear Solid 3, Hideo Kojima spotkał się z CEO agencji Logan, Aleksiej Tlewiczem. Był to początek ich współpracy. Logan była jedną z najlepszych, no i w zasadzie najdroższych agencji reklamowych na świecie. Sławili się chociażby niesamowicie popularną reklamą iPoda. Ryan Payton, asystent Kojimy, wielokrotnie spotykał się z Aleksiejem i jego ludźmi w celu ustalenia szczegółów filmów
prowadzących. Jak wspomina, odbył ponad 50 podróży pomiędzy Tokio i Los Angeles. Co ciekawe, filmy te były przygotowywane w ostatnich miesiącach developingu z deadline'em ustawionym na 120 dni. Całkiem ciasny termin. Jak wspominają pracownicy Logan, Kojima Production wydało mniej na filmy, niż w rzeczywistości kosztowało ich wyprodukowanie. Ciekawą historią jest też to, że Logan było mocno zdeterminowane, aby nie tylko wyprodukować te filmy, ale zrobić je na najwyższym poziomie. Po co? Tym zajmiemy się kiedy indziej. Niemniej, niemal każdy z filmów był kręcony na zielonym ekranie i łączony z CG. Aby nie odbiegać od gry, zdecydowano się zatrudnić aktorów, którzy podkładali głos w grze. I tak prowadzący teleturniej to Big Boss. Prowadząca wywiad z Davidem Haterem to Kay Merriweather, podkładająca głos pod Eve. Ciekawa rzecz, bo gracze europejscy i amerykańscy zrozumieli te odniesienia, ale dla graczy japońskich byli to całkowicie randomowi ludzie, którzy nie mieli odniesienia w grze Kojimy. Dla nich musiało być to super dziwne. Scenę z dwoma dziewczynami walczącymi w powiewających szatach nakręcono w 1000 klatek na sekundę, aby uzyskać całkiem niezły efekt slow-mo. W końcu udało się wyprodukować 12 minut materiału, który nie odbiegał od produkcji telewizyjnych. Wysokiej jakości CG połączone z żywymi aktorami dawało piorunujący efekt i sprawiało wrażenie czegoś naprawdę specjalnego, czego w grach nigdy wcześniej nie było. Czy miało to sens? Cóż, to już jest inna kwestia. Wielu graczy nawet nie wiedziało, że można przerzucać kanały, oglądając po prostu jeden film, który ładował się na początku. Niemniej, początek gry to wyjątkowo dziwne i surrealistyczne widowisko, które niestety niewielu doceniło. Myślę, że problemem było to, że większość graczy nie wiedziała, co o tym myśleć. Wzruszało ramionami i ruszało dalej, nie przejmując się drogim, dziwacznym wstępem. Szukało sposobu, aby rozpocząć grę. Niestety tutaj powiedzenie sztuka dla sztuki znalazło odzwierciedlenie w 100%. To, że MGS 4 będzie przełomowym dziełem pod względem oprawy, nie ulegało wątpliwości. Być inaczej nie mogło. Oto mistrz Hideo zdecydował się wydać grę na konsoli PlayStation 3, napędzaną potężnym procesorem Cell, wyposażoną w czytnik Blu-ray. Była to idealna platforma dla idealnego dokończenia historii Snake'a. Projekt był też ogromny. 180 osób było zaangażowanych w urzeczywistnienie pomysłu Kojimy. Nic dziwnego, że sama otoczka tworzona wokół gry, czy też hype, był dość mocno pompowany. Ale najważniejsza była jednolita narracja. To największa, najlepsza i najbardziej złożona gra, jaka powstaje. Wszak to domknięcie jednej z najważniejszych growych marek w historii. Nikt nie miał mieć cienia wątpliwości, że jest inaczej. Płynęliśmy na fali hype'u. Nikt nie kwestionował geniuszu Hideo. Pokazał już wielokrotnie, że potrafi, a były to produkcje na konsole poprzedniej generacji. Cóż wyczaruje na next genach? Modele postaci posiadały od 5000 do 10000 trójkątów i co ciekawe, nie przygotowywano ich kilka rodzajów, jak na przykład w Yakuzie, gdzie zależnie od tego, czy była to ważna cutscenka, mniej istotna, czy rozgrywka, modele były podmieniane na taką z mniejszą ilością detali. W MGS 4 nie było kompromisów. Modele, które widzieliśmy w cutscenkach, pełne detali, były modelami, które widzieliśmy na gameplayu. Miało to sens. Kojimie zależało na płynnym przejściu z cutscenki do gry. I choć rozdzielczość samej gry niezbyt pozwalała docenić to rozwiązanie, to i tak ono tam było. Oczywiście w grze nie wykorzystano tych modeli z najwyższą ilością poligonów. Te służyły jedynie do zdjęcia normal map. Jest to mapa, która była pochodną bump mappingu. Technika polega na tym, że na mapie zapisywana jest wypukłość elementów na obiekcie. Następnie taka mapa jest nakładana na model w niższej jakości, ale dzięki normal mapie obiekt wygląda, jakby miał o wiele więcej detali niż w rzeczywistości. Jeśli spojrzymy na twarz Snake'a, zauważymy na niej bruzdy. Oryginalnie były one wymodelowane w 3D, jednak ilość poligonów potrzebnych na stworzenie takiego modelu przekraczała możliwości PlayStation 3. Dlatego nałożono normal mapę, która te bruzdy symulowała. Owszem, to oszustwo i sztuczka, ale się sprawdzała i sprawdza się w zasadzie do dzisiaj całkiem nieźle. Twarz Snake'a, z której pobrano normal mapę, posiadała 500000 poligonów. Elementy ruchome, na przykład powiewająca bandana czy włosy, były osobnymi obiektami, nie stanowiły one jednorodnego modelu. Miało to sens, bo dla na przykład bandany zastosowano fizykę i łatwiej było ustalić odpowiednie parametry fizyczne dla opaski tak, aby nie przenikały przez ciało bohatera.
I jasne, znajdziecie takie sytuacje, że i tak to się potrafiło zdarzyć, ale problemem było to, że symulacja była niskiej precyzji. O co chodzi? Pomiędzy dwoma obiektami jest sprawdzana zależność, to znaczy kiedy do siebie się zbliżają, kiedy dotykają. Ten moment pozwala określić, czy jeden obiekt leży na drugim lub czy od niego się odbija. Jednakże tego typu operacje, aby były dokładne, powinny być obliczane dla obiektów np. 100 razy pomiędzy dwoma klatkami animacji. W grach często te wartości są sporo mniejsze, więc jeśli jest to liczone na przykład co klatkę, to często obiekty już przez siebie przenikną, algorytm nie poprawi tego, bo dla niego nadal wszystko jest ok. Dlatego czasami widzimy takie glitche. Ale były one spowodowane raczej brakiem mocy konsoli do przeprowadzenia większej ilości takich obliczeń. Model Old Snake'a zajmował dokładnie 487 KB i składał się z 13 119 trójkątów. Był obciągnięty 39 teksturami, a za jego animację odpowiadało 115 kości. Czy to dużo? Nie, Konami dzięki użyciu normal mappingu nie musiał mieć na postaci aż takiej dużej ilości poligonów, aczkolwiek jeśli spojrzycie na Snake'a z boku, na jego kształt, widać doskonale, gdzie poligonów mu brakuje. Czy użycie dość niewielkiej, tak naprawdę jak na PlayStation 3, ilości trójkątów na postać miało powód? Owszem, miało. Dość ważny, o czym zaraz się dowiecie. Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy postaciach. Już na samym początku gry mamy mnóstwo innych wojowników walczących na ulicach plus masę przeróżnych obiektów. Przeciętnie postacie, które walczą i giną na naszych oczach, posiadały około 11,5 tysiąca trójkątów. Ale ciekawostka, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na geometrię postaci mniej znaczących, ogromna większość, jeśli nie wszystkie, miały pozasłaniane twarze. Zazwyczaj były to chusty, części hełmu, pozwalało to zaoszczędzić na ilości trójkątów, a ich zróżnicowanie sprowadzało się jedynie do innego ubioru. Twarz, która składała się z oczu i fragmentu nosa, pozostawała w sumie ta sama lub z grubsza ta sama. Ciekawe podejście. Ciekawie wypadły lokacje. Zespół udał się do Maroko, Pragi i Peru, aby zebrać materiał fotograficzny do przygotowania miejscówek. Zebrano ponad 35 tysięcy zdjęć, a część z nich wykorzystano również na potrzeby oteksturowania. Co ciekawe, modele lokacji nie były jednolitym obiektem wrzuconym na scenę. Podzielono je sprytnie na tak zwane X-refy, czy też bardziej NetView, jeśli chodzi o program Softimage, ale idea była taka sama. Czym to jest? Wyobraźmy sobie zniszczone miasto, budynki, drzewa, latarnie. Teraz graficy wzięli taką lokację i rozdzielili na osobne obiekty. Na przykład w jednym pliku było podłoże z budynkami, w drugim same drzewa, a w trzecim na przykład same latarnie. Dopiero podczas ładowania poziomu ładowały się wszystkie X-refy i były składane w jedną całość już na załadowanej scenie. Jaki był tego powód? Prosty, łatwiejsza praca. Nie trzeba było ładować całej sceny, tylko osobne obiekty. Na przykład praca nad samymi drzewami była mniej uciążliwa niż na scenie, gdzie były jeszcze budynki i wiele innych obiektów. Weźmy za przykład pierwszą scenę, kiedy Snake wysiada z ciężarówki. Wszystkie budynki i ziemia to jeden obiekt. Osobnym X-refem były wspomniane latarnie, maszty i elementy pionowe. Osobnym X-refem były obiekty w dali, które były bardziej umowne. Również osobnymi obiektami były elementy ruchome. Helikoptery latające nad głową, gecko atakujące bojowników czy ciężarówki. Te ostatnie to w ogóle ciekawa rzecz, są one wykonane wręcz z chorobliwą dbałością o detale. Samochód posiada prawie 15 tysięcy trójkątów, więcej niż sam Snake. Ogólnie graficy z Konami to mistrzowie detalu. Wiele obiektów posiada zadziwiająco dużo poligonów, zdecydowanie więcej niż mieć powinny. Kolejną ciekawostką jest to, że gra nie korzysta z level of detail z wyłączeniem trawy i drzew. Jeśli chodzi o budynki, obiekty stałe na scenie, wszystko jest ładowane w pełnych detalach i wraz z oddalaniem się od nich modele nie ulegają uproszczeniu. Jest to kolejne dość niespotykane rozwiązanie, jeśli chodzi o gry, ale Konami dokładnie odmierzało ilość poligonów na scenie tak, aby PlayStation 3 potrafiła to udźwignąć. Sceneria liczyła sobie od 150 tysięcy do 200 tysięcy trójkątów. Nic dziwnego, że taka ilość geometrii na scenie musiała być podzielona na poszczególne i dość niewielkie miejscówki, pomiędzy którymi przemieszczał się Snake. Względem poprzedniej części poprawiono potężnie mimikę i animację twarzy. Lip sync stał na bardzo wysokim poziomie i był ogrywany systemem, który dopasowywał ułożenie ust do ścieżki dialogowej. Oczywiście i wersja japońska,
polska i angielska miały swoją wersję lip-synku, jednakże w parze szła mimika. Ta nie mogła być sczytana z pliku audio, więc ustawiano ją ręcznie, bazując na stworzonych wcześniej kościach twarzy. Obydwie animacje, lip-sync jak i animacje mimiczne, działały względem siebie niezależnie. Zadziwiającą ilość detali posiadała broń. Niemal każdy pistolet ma absurdalną, wręcz jak na grę, ilość trójkątów. Poświęcono masę czasu i energii na stworzenie nie tylko broni, ale i doczepianych do niej elementów. Ilość poligonów była tak duża, że musiano tutaj skorzystać z Level of Details, aby zdjąć z niej trochę geometrii na dalszych planach. Było to ciekawe rozwiązanie, bo Level of Details, jak wspomniałem, nie obejmował lokacji, a jednak broń była dość pamięciożernym elementem. Pytanie, po co takiej wysokiej jakości modele? Cóż, modele broni mogliśmy sobie podejrzeć w menu oraz podczas rozgrywki, gdy celowaliśmy, kamera przybliżała się do niej, więc i tutaj chodziło twórcom o to, aby wyglądała jak najlepiej. Dla potrzeb gry wymodelowano 70 sztuk różnorakich narzędzi mordu. Ciekawostką jest fakt, że karabiny również wykorzystywały system kości, aby pokazać działające mechanizmy. Naciśnięcie spustu powodowało uruchomienie kości, która na przykład odciągała zamek i tak dalej. Dzięki czemu każda z broni sprawiała wrażenie w pełni działającego sprzętu. Wszystkie pojazdy, maszyny również wykonywano wręcz z chorobliwą dbałością o detale. Model buldożera, który pojawia się w zasadzie w jednej cutscence, miał niemal dwa razy więcej trójkątów niż model Snake'a. Dokładnie 23 862 trójkąty. Choć pozostałe modele były mniej bogate w geometrię, to i tak miały jej dużo. Większość z nich modelowano na podstawie zdjęć referencyjnych, ale osobno potraktowano kultowy motor Eevee. Tutaj zespół wykorzystał zdjęcia prawdziwego motoru robione co 45 stopni, aby na ich podstawie wymodelować bardzo wierny model Triumfa. Oczywiście mnóstwo czasu poświęcono animacji, jednakże nie mówię tutaj o cutscenkach, ale o animacjach ruchu. Powstało 67 tysięcy klatek animacji dla samego Snake'a. Oczywiście używano do tego motion capture. Wszystkie animacje dla danej postaci, czy to dla Snake'a, czy dla jakiegoś przeciwnika, czy jakiejkolwiek innej postaci, zostały wygenerowane do jednego odpowiadającego mu pliku. Grając i naciskając jakiś przycisk na padzie, silnik bazował na numerach klatek. Na przykład bieg był od klatki powiedzmy 1450 i stamtąd dokładał do modelu szkieletowego postaci daną animację. Jeśli wykonaliśmy jakiś inny ruch, system błyskawicznie odnajdywał odpowiadającą mu klatkę i wrzucał animację na prosty model szkieletowy. Już dla samego Mark II było 4478 klatek animacji. Dla pojazdów jeżdżących system nie miał predefiniowanych animacji, ale były one obliczane przez silnik. Aby było to możliwe, same pojazdy również posiadały system kości i zależności od siebie, choć tutaj zastosowano prostsze rozwiązanie. Niemniej, elementy pojazdu poruszały się, gdy ten mknął po wertepach. Ale, ktoś mógłby zapytać, jak zrobić realistyczną animację postaci, skoro w grze mamy 70 sztuk broni. Każdą trzyma się inaczej, czy dla każdej broni wykonano inny zestaw animacji bohatera? Oczywiście nie. Nie miałby to sensu i kosztowało zbyt wiele pracy. Broń podzielono na podstawowe rodzaje. Pistolety, karabiny, broń maszynowa, bazuki, etc. Czyli można powiedzieć, że podzielono je z grubsza na kształt. Oczywiście dla każdego rodzaju broni wykonano osobne animacje, natomiast już potem postać trzymająca jakikolwiek, na przykład karabin, miała tą samą animację. Sama broń otrzymała coś, co nazywało się punkty styku. Animatorzy już ręcznie ustawiali każdą broń do danej animacji, a system dbał o to, aby wyglądało to realistycznie podczas trzymania jej w ręku. Efektem jest to, że nie ma znaczenia, jaki karabin Snake aktualnie posiada w dłoniach i z jakimi podwieszonymi dodatkami, zawsze będzie wyglądało to dobrze. Większość zespołu, podobnie jak przy poprzednich częściach, przeszła szkolenie wojskowe pod okiem Motosady Mori. To dzięki niemu żołnierze PMC zachowują się w tak realistyczny sposób. Włożono masę pracy w to, aby broń, jak i techniki walki były jak najlepiej odwzorowane i aby gracz czuł się jak podczas prawdziwej operacji wojskowej. Oglądając animacje ruchu przygotowane dla PMC, doskonale widać, że za ich ruchy odpowiadali profesjonaliści. Jak zapewne się domyślacie, te wszystkie wspaniałości miały swoją cenę. Uruchamiając grę, widać było, że tytuł nie oferuje ostrej oprawy jak inne tytuły. Metal Gear Solid 4 natywnie renderował klatkę w rozdzielczości 1024x768 pikseli, a następnie skalował ją do 720p lub 1080p. Zauważcie,
pamiętajcie, że rozdzielczość natywna nie jest w formacie 16:9. Tak, to rozwiązanie Konami i Kojima stosowali już wcześniej w Metal Gear Solid 2 i 3, choć oczywiście tam natywne rozdzielczości były mniejsze, natomiast wciąż były skalowane do rozdzielczości wynikowej. Również jeśli chodzi o klatki na sekundę, szału nie było. Gra ma ustawiony limit na 30, ale podczas rozgrywki czy bardziej intensywnych cutscenek te spadały grubo poniżej, czasami dobijając nawet do 15 FPS-ów. Jednak trzeba uczciwie przyznać, że podczas rozgrywki klatkarz bardziej oscylował wokół zakładanych 30. Obok współpracy z agencją reklamową widać było, że Kojima mocno poszedł w product placement. Monitory i komputery Apple w mobilnej bazie były na porządku dziennym. Snake posiadał do własnej dyspozycji iPoda, na którym mógł słuchać podcastów, jak i muzyki. Zadbano nawet o to, aby sterowanie iPodem na gałce DualShocka było zbliżone do tego, jak operowało się nim w rzeczywistości. Pojawił się Regain Energy Drink, którym Snake się raczył, aby odzyskać zdrowie psychiczne. Vamp i Naomi korzystali z telefonu Sony Ericsson, który to był pokazywany na kilku sugestywnych zbliżeniach. Konami nawet weszło we współpracę z Ubisoftem. Był to początkowo dowcip na 1 czerwca, ale potem w grze można było jednak odblokować strój Altaira z serii Assassin's Creed. Wszystkie te zagrywki miały sens i cel. Chodziło o to, aby zmniejszyć koszt produkcji, której budżet i tak oscylował w granicach 50-70 milionów dolarów. Premiera gry odbyła się 12 czerwca 2008 roku. Był to jeden z niewielu razy, kiedy Europa dostała subiektywnie lepszą edycję kolekcjonerską, w której znalazła się figurka Old Snake'a, płyta z muzyką oraz płyta Blu-ray z Making of. W Stanach gra również pojawiła się w edycji kolekcjonerskiej, ale oferowała obok gry jedynie płytę z dodatkami. Warto wspomnieć, że Guns of the Patriots doczekało się też dedykowanej wersji konsoli. PlayStation 3 w kolorze Gunmetal Grey wraz z padem w odpowiednim kolorze pojawiła się w wersji z dyskiem 40 lub 80 GB w zależności od regionu. Według VGS Charts na świecie sprzedano 6 milionów kopii gry, wliczając w to też wersję Platinum. Choć gra zatrzymała się dopiero na 22 miejscu najlepiej sprzedających się gier na PlayStation 3. Czemu tak mało? Gra pojawiła się w 2008 roku, 2 lata po premierze konsoli PlayStation 3. Na tamten moment sprzedano 12 milionów konsol. Pamiętajmy, że do 6 milionów kopii gra dobiła długo, długo po premierze. W tamtym czasie zeszła jedynie połowa tego, co było też niezłym wynikiem. Niemal co czwarty gracz posiadający PlayStation 3 w domu kupił Metal Gear Solid 4. Dziś Metal Gear Solid 4 nadal pozostaje tytułem ekskluzywnym na PlayStation 3, ale jest światełko w tunelu. Dzięki emulatorowi RCPS3 jest możliwość zagrania w tą grę na PC-cie w 2160p i 60 klatkach na sekundę. Owszem, znajdą się w niej glitche, ale ogólnie działa to bardzo dobrze. Ilość pracy włożonej w stworzenie czwartej części serii była przeogromna. Widać to niemal na każdym kroku. Owszem, MGS4 był produkcją bardziej do oglądania niż grania, ale i tak był to tytuł, który wyciskał z PlayStation 3 wszystkie soki. Zespół przeszedł samych z siebie, a gra do dziś uznawana jest za jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą grą na konsole Sony. Teraz widząc więcej i zaglądając do gry od środka, trudno nie docenić oddania, zaangażowania i pomysłowości ekipy z Konami. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.